Znajdujemy się w ośrodku jeździeckim i hipoterapii Equistro w Wieżawicach. W ośrodku dzięki użyczeniu również działa Klub Jeździecki Equistro Wieżawica i oddział Kawalerii Ochotniczej w barwach 20 Pułku Ułanów imienia Króla Jana III Sobieskiego. W tym pomieszczeniu znajduje się, pierwotnie miał się znajdować magazyn, nieco po modernizacjach niechcący wyszło z tego takie mała izba pamięci. Widzicie Państwo tutaj umundurowanie naszego oddziału. Zgodnie z warunkami technicznymi nadanymi przez Ministerstwo Spraw Wojskowych w 1936 roku wszystkie detale umundurowania zachowane. Na kołnierzykach bluz mundurowych widnieją proporce 20 pułku, barwy pułkowe amarantowe, które najbardziej uwidocznione są na mundurach orkiestry kawaleryjskiej, tak zwanego plutonu trębaczy, barwy amarantowe, aczkolwiek nie są to barwy, które zostały tylko i wyłącznie przydzielone jak gdyby 20 pułkowi, ponieważ było jeszcze 9 innych pułków kawalerii w okresie międzywojennym, które te właśnie barwy posiadały. Nieco inne mundury tutaj po tej stronie są to mundury wojskowego przysposobienia konnego Krakus. Mieliśmy pewien dylemat, gdy 7 lat temu powstawał oddział, co zrobić z dziewczynami, które chciały zasilić nasz oddział. Postanowiliśmy umundurować je właśnie w mundury wojskowego przysposobienia konnego Krakus, które w okresie międzywojennym były takim zapleczem kawalerii. Ktoś, kto odsłużył w Krakusach, bo w skrócie taką nazwę przyjęła ta formacja militarna, kto odsłużył jeden rok służby, mógł po nim w pierwszej kolejności podjąć służbę w zaszczytnych jednostkach specjalnych, jakie na ówczesny czas stanowiły pułki kawalerii. Po odbyciu 2-letniej służby mogła sobie taka osoba nawet wybrać pułk, w którym chciałaby odbyć zasadniczą służbę wojskową. Poniżej mundurów znajdują się tak zwane rzędy kawaleryjskie. Oprócz tego pierwszego są to rzędy żołnierskie, również wzór 36. Wytroczone zgodnie z warunkami technicznymi, również nadanymi przez regulamin Ministerstwa Spraw Wojskowych. Obok lance bojowe wzór francuski z umiejscowionymi na nich proporcjami w barwach 20 pułku ułanów. Barwy amarantowe z żyłką granatowo-białą wszytą w środku proporcji. Długość tej lancy sięga 2 metrów 70 centymetrów i używana była oczywiście przez wytrawnych lancerów, czyli żołnierzy, kawalerzystów, oczywiście w tym rynsztunku wyćwiczonych, zarówno grot, który to jest powiedzmy imitacja, więc nie jest on naostrzony, wersja aluminiowa, ale zarówno dół, jak i góra były naostrzone. I tutaj właściwie użytkowanie tej lancy było bardzo, bardzo wszechstronne. Zarówno kłucie przodem, tyłem, zbijanie prawo-lewo, kłucie prawo-dół, lewo-dół, kłucie prawo-tył, lewy-tył. Po prostu lancierzy, czy właściwie w przypadku naszych formacji kawaleryjskich ułani, strzelcy koni i szwoleżerowie byli w tej kwestii władania lancą mistrzami. I żadna formacja kawaleryjska
nie mogła się pod tym względem właśnie równać z kawalerią polską. Broń ta wykorzystywana była jeszcze w wojnie polsko-sowieckiej, natomiast w czasie kampanii wrześniowej lance były wożone tylko w wozach taborowych i właściwie nieznany jest przypadek szarży kawalerii w czasie kampanii wrześniowej z użyciem lanc. Jedynie chyba, że w filmie niestety, ale pana Wajdy, którego cenię, gdy ułani zostali nagrani w filmie Lotna, atakujący zarówno szablami, jak i lancami wozy pancerne, czołgi armii niemieckiej. Po prawej stronie, obok gramofonu, buńczuk. Jest to taki element wyposażenia bardziej dekoracyjny, służący do wykorzystywany w defiladach, wzięty z jazdy tatarskiej, jazdy wschodniej. Notabene, nawiązując do tej jazdy, to w okresie międzywojennym 13. Pułk Ułanów to był pułk jazdy tatarskiej. Tatarzy, którzy przyjęli obywatelstwo polskie i odbywali służbę wojskową właśnie w tymże pułku. Pułku, który sławił się właśnie bojowością, zaciętością i przede wszystkim patriotyzmem. Karabiny typu Mauser 97. Była to długa broń, w którą wyposażone były oddziały kawalerii od 20 roku. Później wszedł zmodyfikowany model Mausera wzór 27, produkowany przez wytwórnię broni w Radomiu, który był nieco elementem skróconym tejże właśnie broni. Tu chciałem przedstawić rząd oficerski. To jest rząd różniący się nieco od żołnierskiego. Wzór 37. Niewiele egzemplarzy, kilkadziesiąt sztuk dosłownie zostało wyprodukowanych przed rozpoczęciem kampanii wrześniowej. W porównaniu do obok rzędu żołnierskiego umiejscowione sakwy przednie zamiast koca i pałatki, nieco pomniejszone sakwy tylne, boczne. Oczywiście szabla oficerska wzór 21, hartowana, jak widać, wraca po zgięciu do swojego pierwotnego kształtu. Szabla, która była może gorszą wersją aniżeli zwykła żołnierska wzór 34, która uznana do dnia dzisiejszego jest za najlepszą szablę świata, a szabla, która ze względu na specyficzny sposób produkcji przez płatnerzy cięła pręty półcentymetrowej grubości stalowe, nie odkształcając ostrza. Bardzo wygodne, miękkie siodło w porównaniu do twardej kulbaki kawaleryjskiej i funkcjonalne, bardzo często wykorzystywane również w czasie zawodów sportowych. Oczywiście po uprzednim usunięciu sak przednich tylnych, które w takim przypadku były niepotrzebne. Z tyłu zarówno w kulbasie oficerskiej, jak i żołnierskiej zawarte są pewne elementy, te właśnie w kolorze ekri przymocowane. Oczywiście tutaj są one ze względu na to, aby nie obciążać grzbietu konia, wypełnione gąbką. Jednakże w okresie międzywojennym i w czasie kampanii wrześniowej stanowiły takie pojemniki racji żywieniowej, dobowej owsa dla konia. Cóż tu więcej na ten temat? Akurat nie ma tutaj, bo na dole przy siodle zostało ogłowie oficerskie, które zdecydowanie różni się od tych kawaleryjskich. Powiedzmy jeszcze o hełmie.
Hełmy, Adrian, wzór 16, jeszcze pamiętające pierwszą wojnę światową, w bardzo dużej ilości przywiezione tutaj chociażby przez Błękitną Armię Hallera, ale również darowane po pierwszej wojnie światowej w dużych ilościach przez rząd Francji. Wykorzystywane były w kawalerii od 1933 roku. Pierwotnie były na wyposażeniu piechoty, przede wszystkim piechoty. Natomiast po wprowadzeniu hełmu piechoty wzór 33 zostały wycofane i przydzielone z piechoty i przydzielone do kawalerii i do artylerii. Pierwotnie do 1933 roku na czole widniał orzeł w koronie, ale ze względu na wyraźny cel dla snajperów został on usunięty i w kampanii wrześniowej praktycznie już nie istniał. Aczkolwiek na takiej słynnej scenie na początku filmu Hubal, który dla mnie jest filmem rewelacyjnym, ranny goniec przywożący informację o rozbiciu pułku właśnie zostaje podtrzymywany ze względu na utratę krwi i sił przez kolegów w hełmie z olbrzymim orłem w koronie. I to jest taka pewna niedorzeczność. W kampanii wrześniowej orła na hełmach, orzeł na hełmie był nieuwidoczniony. Nakrycie głowy munduru garnizonowego, rogatywka, otok oczywiście w kolorze amarantowym, przynależny 20 pułkowi ułanów. Każdy z 40 pułków kawalerii miał swoje barwy. Wprawdzie 9 pułków, jak wcześniej spotkałem, miało barwy amarantowe, jednakże można było odróżnić przynależność danego pułku, ponieważ proporczyki naszyte na kołnierzach bluzy mundurowej w przypadku każdego pułku się różniły. I jeżeli barwy były te same, czyli amarantowe, to proporczyki odróżniały poszczególne pułki kawalerii. To jest z kolei rogatywka przysposobienia wojskowego konnego Krakus, czyli, jak wspomniałem wcześniej, zaplecze kawalerii. Kolor jak się ten kolor nazywa? Kolor szkarłatny, czyli taka ciemna czerwień. Były to barwy właśnie pułku Krakusów. Bluza mundurowa przysposobienia wojskowego konnego Krakus różniła się nieco od bluzy mundurowej kawalerzysty, czyli ułana, strzelca konnego bądź też szwoleżera, tym iż na piersiach zamiast kieszeni naszyte były tak zwane kartusze. Była to imitacja ładownic z kozackiego wzięta oraz jeśli chodzi o te pagony, to w barwach również szkarłatnych z granatową żyłką obszywaną po obwodzie. Na kołnierzyku również proporczyk przynależny Krakusowi. Co roku tradycją kawalerii, tak jak tradycją muzułmanów jest pielgrzymka do Mekki, tak dla kawalerzystów jest wzięcie udziału w manewrach pod Komarowem w rocznicę największej bitwy XX wieku, jaka odbyła się 31 sierpnia z wojskami Ziemiona Budionnego, bitwa zwycięska. Co roku również nasz oddział rajdem konnym czterodniowym udaje się do Wolicy Śniatyckiej, gdzie na wzgórzu 256 doszło do całodziennej bitwy, krwawej bitwy i pogromu
części pierwszej dywizji budionnego, konnej. Po raz pierwszy 7 lat temu udawaliśmy się jako nowicjusze, nowo powstały oddział, mając pewne problemy, jak w terenie lesistym przemieścić się, odnaleźć dany azymut, a nie pogubić drogi. Po 18 kilometrach pierwszego dnia tej marszruty zatrzymaliśmy się ze względu na to, iż wóz taborowy nagle w wozie taborowym pękły obręcze i wymagało to specjalistycznej pomocy spawacza. Zrobiliśmy postój w miejscowości Adamówka i tam, ze względu na to, iż dwa konie również zgubiły podkowy, postanowiłem skontaktować się z znajomym kowalem, który obsługiwał naszą stadninę, a mieszkającym dosłownie 3 km nieopodal w Pawłowej, który przyjechał nam pomóc. Jednocześnie, nawiązując rozmowę, powiedział, iż w jego kole łowieckim poluje leśniczy pan Kazimierz Grossman, który jest gospodarzem tego terenu, a który z wielką przyjemnością pokazałby nam trasę przejazdu do pierwszego miejsca postoju po terenie przede wszystkim nie bitym, asfaltowym, tylko polnymi i leśnymi drogami. Bardzo chętnie skorzystaliśmy z jego pomocy i tak zrodziła się nasza przyjaźń i pomoc w następnych latach. Poprowadził nas przez ciekawe tereny, tereny, które specjalnie jak gdyby wyznaczył, a tereny, które zostały naznaczone krwią walczących żołnierzy generała Kustronia w czasie kampanii wrześniowej. Przy wielu mogiłach, pomnikach zatrzymywaliśmy się. On z kolei opisywał miejsce bitwy i opisywał również poległych żołnierzy z armii generała Kustronia. W następnych latach również skorzystaliśmy z jego pomocy, aż pewnego razu przy trzecim takowym wyjeździe ze względu na jego nieobecność nie zapomniał o nas i przekazał nam kontakt do swojego kolegi leśniczego z leśniczówki Pawłowa, który w jego zastępstwie poprowadził nas już zgoła inną drogą ze względu na to, iż most, którym co roku przemieszczaliśmy się, został zamknięty i był w remoncie. Leśniczym okazał się pan Dariusz Dyndał, który zaprosił nas na niewinną herbatkę po drodze, po czym, gdy zajechaliśmy do jego leśniczówki, okazało się, że właściwie wystawne przyjęcie zostało już przygotowane i propozycja, żebyśmy zostali u niego na nocleg. I tak narodziła się następna przyjaźń, która do tej pory co roku jest kontynuowana. Co roku jesteśmy goszczeni przez pana Dariusza, który opisuje nam, jaką to współpracę służby leśne zawiązywały w okresie międzywojennym z Wojskiem Polskim, w czasie okupacji z polską partyzantką. Jesteśmy przyjmowani tam jak rodzina i właściwie surowe warunki, które powinny być dyktowane udziałem w takim rajdzie, no to są do rangi niewinnego, a bardzo wygodnego dla nas pikniku sprowadzane. Ludność ziemi zamojskiej wita nas niczym żołnierzy idących w bój. Jest to bardzo przyjemne wrażenie. No i tak po 4 dniach docieramy do Wolicy Świątyckiej, na miejsce manewrów, które co roku
są prowadzone z Wojskiem Polskim, a zakańczane wielką rekonstrukcją wydarzeń z 20 roku, właśnie rekonstrukcją bitwy pod Komarowem. Starszy mam kawalerii ochotniczej Ireneusz Szantura. Przygotowuję się na koniu na klaczy EMA do zawodów w Toporzysku. Są to zawody militari. Składają się z 5 konkurencji. Jest to ujeżdżenie. Jest to ujeżdżenie, skoki, cross, czyli skoki przez przeszkody terenowe oraz szabla lanca. A jeszcze jest strzelanie. Ema ma duże doświadczenie, bo już od 5 lat startuje na niej, także myślę, że będzie dobrze. Podstawowym chwytem z lancą jest postawa z lancą na baczność. Wtedy przykładamy pętlę przez nogę i dopiero wtedy zakładamy strzemię. Lanca jest skierowana do góry pionowo. To jest podstawowe. Tak się jeździ wszystkie defilady, wszystkie święta. To jest postawa z lancą na baczność. Drugą podstawową, podstawowym chwytem z lancą jest lanca na udo lance. Wtedy wyciągamy pętlę z nogi, zakładamy strzemię i kładziemy lancę na udo. Wtedy przód jest najbliżej głowy konia, natomiast tylec najbliżej zadu konia. Takie chwyty stosuje się przy jakichś w trudnym terenie, na przykład w lesie, żeby po prostu nikogo nie zahaczyć lancą i żeby gałęzi nie zgarniać. Wtedy ta lanca najmniej przeszkadza, żebym tak powiedział. Kolejnym chwytem jest lanca do boju. Wtedy wkładamy lancę pod pachę, mocno ściskamy ją i lanca jest równolegle do ziemi skierowana i wtedy już jest półsiad. I od tego chwytu zaczyna się całe władanie lancą, czyli wszystkie chwyty. I wyróżniamy kucie bierne w dół, w prawo, bierne w lewo, jest czynne w prawo w dół, wtedy jest przechwyt poprzez podrzut. Lanca wraca do pozycji do boju lub jest też łatwiejszy przechwyt, bo przy takim łatwiej zgubić lancę, a jest łatwiejszy, że po prostu się jej nie podrzuca, tylko przekłada się rękę, prostuje się i lanca jest czynnie w dół. I wtedy jest w dół i ona wraca do pozycji do boju. To samo jest w lewą stronę, tak, tak. Wyróżniamy, jest również bicie drzewcem, to jest do zwalczania, bo te co pokazywałem to są do zwalczania piechoty, ale są również do zwalczania innych jeźdźców. Jest to uderzenie drzewcem w prawo bądź w lewo, czyli to jest, jeżeli jest w lewo, jest rozpęd w prawo, jest uderzenie w lewo. Czyli zamachem, tak? Tak, musi być zamach. I w drugą stronę też musi być ten zamach, żeby po prostu rzucić innego jeźdźca. Jest również uderzenie tylcem. Czyli przekładamy tą lancę, opieramy sobie na lewej ręce i wtedy też zwalczamy innego jeźdźca. Jest po prostu uderzenie w przód, ale tylcem. To są takie chwyty do ataku, że tak powiem, a do obrony jest lancą głowę chroń. Czyli w przypadku, gdy inny jeździec atakuje nas szablą, wtedy jest chwyt lancą głowę chroń, rozpędzamy się, jest nad głową i cały czas lanca chroni nas przed uderzeniem z góry szablą. Czyli możemy w kółko kręcić, cały czas jest lancą głowę chroń i wtedy jesteśmy chronieni z góry przed uderzeniami. We'll be right back.
otacza innych jeźdźców. Też fajną, fajnym uderzeniem lancu jest lancu B. Wtedy łapiemy końcówkę lancy, pomagamy sobie, przerzucamy nad głową i całym pędem, rozpędem, całą na wyprostowanej ręce po prostu uderzamy. I później wracamy, tak, przekładamy z powrotem, opieramy sobie na ręce i z powrotem wracamy do pozycji long do lancy. Lancy, podstawowym wyposażeniem każdego kawalerzysty była szabla. Tutaj akurat mamy szablę Ludwikówkę, wzór 34. Jest to bardzo dobra szabla, wyważona i naprawdę bardzo fajnie się z nią jeździ. Nie czuję się praktycznie jej w ręce, przy wszystkich cięciach, przy wszystkim. Ona jest leciutka strasznie. Podstawową postawą jest szabla na baczność. Wtedy kładziemy ją na udo i opieramy ją na szwie rękawa. To jest na baczność. Jest również prezentuj broń, czyli przed twarz, rękojeść jest na wysokości brody, sztywna ręka koło ciała. Później wracamy z powrotem na ramię. Zbadania szablą podstawowe to są cięcia. Jest cięcie z góry. Przed każdym treningiem i w ogóle jak się włada szablą, jest szablę do boju. Wtedy pomagamy sobie lewą ręką, kładziemy szablę tutaj i zakładamy ten pasek, to się nazywa temblak. Służy on po to, żeby przy wszystkich cięciach, przy wszystkich uderzeniach i w ogóle, żeby szabla nam nie wypadła z ręki. Nawet jak się wyśliźnie nam z ręki przy cięciu i ona wypadnie, to ona cały czas wisi na ręku. Ona nie spada, tylko można je sobie podrzucić. Jest powrotem w ręku. Bo jeżeli kawalerzysta gubił broń, to na polu walki już było po nim po prostu. Jeżeli gubił szablę. Wyróżniamy cięcie z góry. Jest to zwykłe cięcie. Ręka idzie prosto do góry. Jest cięcie pełnym pędem ręki. Chodzi o to, żeby nie działać w nadgarstku, tylko to ma być pełny pęd ręki. Cięcie z góry. Czyli praktycznie 360 stopni, bo za 360, to jest, idzie tylko w barku. Tylko bark się kręci. To nawet nie trzeba dużą siłą działać, tylko po prostu jak się puści tą szablę, to ona idzie sama. Ona sama wchodzi po prostu jak w masło. Jest cięcie z dołu. Czyli jest taki ruch. Jest pełnym pędem w górę. Z dołu wtedy, gdy przeciwnik z piechoty zasłaniał się karabinem z góry. Wtedy nie można było ciąć z góry, tylko po prostu był taki zamach i od dołu. I jeszcze cięcie tak zwane oficerskie. To jest cięcie w lewo. Cięcie w lewo jest bardzo trudne, bo z prawej to jest idzie się daleko konia nawet. Można no, naturalne jakby, nie? Że to jest... Tak, a cięcie z lewej to jest naprawdę, trzeba się wygiąć troszeczkę w lewo i bardzo łatwo jest konia zahaczyć o zad, na zakręcie, czy nawet jak rzuci głową o ucho, czy o głowę. Z cięć to by było tyle. Są pchnięcia w przód, jest pchnięcie w prawo, pchnięcie w lewo, pchnięcie w dół. A nie, jeszcze jest jedno cięcie. Cięcie jest od ucha. To też jest do zwalczania innych jeźdźców. Cięcie od ucha, czyli po prostu w prawą stronę. Też na wyprostowanej ręce pełnym pędem zwalcza się wysoko. Czyli nazwa się bierze nad uchem konia, tak? Czy od własnego ucha? Od ucha, w sensie od własnego. Od własnego ucha. Bo musi być ten zamach jednak trochę i wtedy. A
A wie pan co, a niech pan jeszcze sekundeczkę, na temat reakcji konia, to znaczy ile trzeba ćwiczyć konia, żeby to wytrzymywał, ten świst, bo to jest świst, my go teraz nie słyszymy tak, nie? Ale lance, machanie lancą, to wszystko to jest dynamiczne, plus strzelanie jeszcze. Tak, wie pan co, ja na niej jeżdżę już prawie 6 lat i do teraz ona w pewnych sytuacjach po prostu nawet nie jest przyzwyczajona do takiego świstu, to nawet nie chodzi o sam świst, tylko jakie jest uderzenie. Jak jest zwalczanie na przykład jakichś worków na wysokości albo cięcie łuz, to jest nawet to uderzenie. Nieraz się zdarzy, że ta łoza nawet uderzy konia albo płazem się ją, czasem się gdzieś tam na zakręcie ją tnie po prostu płazem, nie, że ostrzem, ale uderzy się ją. I to są różne sytuacje i ona na przykład do dzisiaj czasami się boi, nie? Także to jest, zależy od konia. Także ja tylko dodam, bo pan mi powiedział, ile ona ma lat. Ona ma 19 lat i młodego konia wiadomo lepiej, łatwiej nauczyć, a starego drzewa już się nie przesadza, także ona mi ufa w 100%, ale jak jest czasami po prostu dochodzi stres, dochodzi zdenerwowanie, to wtedy wszystko wychodzi, nie? Ale myślę, że tak przyzwyczaić konia młodego to jest kwestia tak dwóch, trzech lat. Piękny instruktaż, piękny wykład przede wszystkim, wspaniały. Można posłuchać od praktycznie zawodowca, już tyle lat trenuje. Tradycja kawaleryjska nie zaginie, nie ginie. Tutaj właśnie Paweł Guzy ją od wielu lat kultywuje. O, cięcie łozy, teraz kółka. Kucie worka. Kolejne kółko, cięcie łozy, poszła. Coś pięknego. A tam jeszcze nie założyłem. Tam na tym stojaku miała być głowa. Ja tylko zapomniałem chyba tamtej głowy położyć, nie? O, i to wygląda. No pięknie, w tej chwili to wszystko pan zaliczył. No tak, każdy ten. Tylko, jak widać właśnie na początku, mimo doświadczenia dużego, na początku i tak przy tym uderzeniu pierwszym jest to zerwanie głowy, jest ta chęć do przodu po prostu. Ale było słychać jak ten świst i ta łoza, uderzenie, ścięcie tej łozy, nie? Tak, dziękujemy serdecznie za pokaz. Myślę, że się jeszcze spotkamy, ale ja tu mówiłem do kamery, jak pan jeździł, że no nie ma lepszego instruktażu, bo to jest tak pokazane, bo wczoraj żeśmy filmowali z wysokości, ale tu jest bezpośrednio jakby z konia. Także wielkie, wielkie serdeczne dzięki. Pięknie wszystko wygląda, stajnia, konie. Wykończymy, zjemy śniadanie, wypijemy kawę. No ono tu, no, muszę go zapraszać. No. Wypijemy kawkę i jedziemy do... Dalej. Rysim-tropem. Ale do kolejnego współautora książki Rysim-tropem. Tomka Marcinkowskiego, który mieszka nieopodal Puław. No i też hodowcy gończych polskich. W każdym razie ruszamy w trasę, a potem do kolejnego naszego przyjaciela wspólnego. Tak będziemy jeszcze wędrować. Także tak jak wspomniałem wcześniej na terenie łowiska, że jest kozioł beskidzki, bieszczadzki, leżajski. Czyli jeszcze zostało trochę pacuzych. Jeszcze będzie kozioł lubelski, bądź dwa, no i będzie staszowski. Dzik ma być. Bo dzika nie mamy jeszcze. Dzik będzie u Andrzeja. Ale popatrzcie, jaka tu jest fajna atmosfera. Tu jest pięknie, pachnie stajnią. Przypominają się czasy dzieciństwa. To się na wsi człowiek wychowywał, żyje na wsi. Kawę piją? Pijemy. Idziemy teraz na kawę, potem się pakujemy. Drogę jakieś ile? 200 km? Zobaczymy zaraz na mapie, na Google. Zresztą ja się nie martwię, bo to jest moja nawigacja, jedę za nim. Także.
Do zobaczenia. Zresztą tu się będziemy jeszcze żegnać z Pawłem, bo czekamy na gospodarza. Przyjedzie zaraz pan doktor do gabinetu. Pijemy wspólnie kawkę. I popatrz, jaka miała być, taka pogoda miała być wczoraj. Bryczką chcieli. Naprawdę było planowane polowanie bryczki. Z podjazdem. Podjazdem. No ale niestety taka ulewa była. No, a dzisiaj prognozy były fatalne, nie? Wszystko na odwrót. O której to miało padać? O 4 do 5. A 15 później. To widzi, nawet koń się śmieje. Idziemy na kawę. Tu jest fajne logo. Popatrzcie, oddział. O kurczę, kamera mi uciekła. Oddział Kawalerii Ochotniczej 20. Pułku UAM imienia króla Jana III Sobieskiego. Konie zerkają. To obejście. W 1991 roku, gdy rozpoczynałem pracę weterynaryjną, profesor Krzyżanowski, dyrektor Instytutu Ginekologii, Andrologii przy Akademii Rolniczej w Lublinie, poprosił mnie o pomoc w realizacji pracy naukowej na temat kulawek późnych, wczesnych i późnych źrebów. W związku z tym jego prośba była, aby policzyć wszystkie konie w miejscowości Wieżawice, w której znajdujemy się. I wówczas ilość tych koni była, przedstawiała się w ilości. Ilość tych koni była 739. Na dzień dzisiejszy ilość koni została zredukowana i wynosi 51 koni, z czego 50 koni jest u mnie stabilnie. Czyli w całej wiosce z takiej ilości pozostał tylko jeden koń. Ponieważ w tym okresie, gdy prowadziłem, pomagałem przy pracy naukowej, nie posiadałem ani jednego konia na własny użytek. Paweł, chcieliśmy Ci serdecznie podziękować za pobyt u Ciebie. Było miło, jak zwykle. Czekaj, ja też muszę wejść z kamery. Bardzo serdecznie dziękuję za gościnę. Przyjemność po mojej stronie. Myślę, zapraszam oczywiście przy najbliższej okazji. Termina otwarta. Ja bym chciał jeszcze bardzo dodać, że no nie wszystkie plany się udały, nie, to już było niezależne, było wszystko pięknie przygotowane, miało być to inaczej, no niestety ulewa taka była, że nie dało się wszystkiego zrealizować, ale kozioł został strzelony. Oczywiście. To prawda, nie z bryczki, znaczy nie z bryczki, nie z podjazdu, bo z bryczki nikt nie strzela, ale kozioł jest, piękne polowanie, piękna pogoda, także bardzo serdecznie dziękujemy za gościnę. A pór obdarzył szczęściem znowu rysia. Jeszcze raz. Dzięki bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Do miłego zobaczenia. A my się żegnamy i witamy się w nowym miejscu za chwilę. Dzięki bardzo.